No cześć! Jestem Marta ze Smart Kids Planet i dziś pokażę Wam trzy sposoby na naukę ortografii. Nauka ortografii może spędzać sens powiek. Dlatego istnieje tylko jedna metoda, aby nauczyć się jej skutecznie i przy tym nie zwariować. To oczywiście zabawa! Dlatego poznajcie zabawę numer 1 ortograficznego Piotrusia. Graliście kiedyś w Piotrusia? Na pewno. A jeśli nie pamiętacie zasad, to już Wam je przypominam. Do naszej gry potrzebujemy talii składającej się z 25 kart. 12 par i jednej karty bez pary, czyli właśnie naszego Piotrusia. A jak wykonać takie karty? Podczas tej zabawy będziemy m.in. uczyć się, że U z kreską wymienia się na O, RZ na R, a CH na SZY. Wybieramy 12 wyrazów, które mogą sprawiać nam trudność i zapisujemy je na karcie. Następnie wybieramy do nich wyrazy, które są dla nich wymienne. I w ten sposób na jednej karcie zapisujemy słowo morze, a na drugiej wyraz morski. W ten sposób powstały nam następujące pary. Skrócić, bo skracać, dróżka, bo droga, mucha i muszka, morze, morski, książka, księga i pierze i piórko. W każdym z tych wyrazów zaznaczyłam też litery, które są wymienne. Natomiast ostatnia, 13. karta, to Piotruś, czyli wyraz, który się nie wymienia i jest wyjątkiem ortograficznym. Ja użyłam słowa wsówka. Skoro nasze karty są już gotowe, możemy zagrać. Zacznijmy od potasowania kart. Tomek rozdaje. Skoro karty są już rozdane, możemy rozpocząć naszą grę. Sprawdźmy najpierw, czy trafiły nam się jakieś pary. Macie jakieś pary? Ja mam parę mądrzy i mądry oraz piórko i pierze. Zostały mi trzy karty. Karty, które są parami, odkładamy na bok. Im szybciej pozbędziemy się naszych kart, tym lepiej. Następnie losujemy kolejno od siebie po jednej karcie, starając się pozbyć naszego Piotrusia. Karolina losuje ode mnie. Masz jakąś parę? O, super! A następnie kolejna osoba losuje od Karoliny. Czy to Piotruś? Dzięki grze w Piotrusia nie tylko nauczymy się zasad ortograficznych, ale także będziemy się świetnie bawić. Ale to nie jedyna zabawa, którą dla Was dzisiaj przygotowałam. Czas na ortograficzne Państwa Miasta. Nie wiem jak Wy, ale ja zawsze uwielbiałam grać w Państwa Miasta. Liczba graczy jest dowolna, a do gry potrzebna jest tylko kartka i długopis. Na górze kartki zapisałam kategorie. U mnie obowiązkowo pojawiło się państwo i miasto, ale Wy możecie wybrać takie kategorie, jakie tylko chcecie. Zapisujemy też kategorie związane z ortografią, jak U zwykłe wymienne na U z kreską, RZ łamane na Z i CH łamane na H. Kiedy nasze kartki są już przygotowane, gracze na zmianę wybierają literę, do której będą dostosowywać słowa, wpisując je w poszczególne kategorie. To co? Może zagramy? Co powiecie na literę P? Państwo na literę P to oczywiście Polska. Zapisujemy. Miasto na literę P to na przykład Poznań. Z kolei słowo na P, w którym zawiera się U z kreską albo U zwykłe, to na przykład słowo późno. Wyraz na P, gdzie będzie RZ albo Z, to o, pożar. A słowo na literę P, gdzie mamy CH lub H, to może być na przykład puchar. Gotowe! Czas na przyznanie punktów. Jeśli każdy wyraz udało nam się zapisać poprawnie, to przy każdym z nich możemy dodać sobie po 10 punktów. Gramy, dopóki nie skończą nam się litery w alfabecie. A wygrywa osoba, która zdobędzie najwięcej punktów. Macie jeszcze siły na zabawę?
takim razie poznajmy karty do nauki ortografii. Karty do nauki ortografii są bardzo łatwe w wykonaniu i dzięki nim zagramy w aż 3 znane i lubiane gry. Jak wykonać takie karty? Wycinamy kilka takich samych kart. Na każdej z nich zapisujemy zasady ortograficzne. Na przykład U z kreską wymienia się na O, H wymienia się na G, RZ piszemy po literze D oraz RZ piszemy, kiedy wyraz kończy się na R. Jak używać naszych kart? Możemy wykorzystać je na przykład do gry w 5 sekund. Uczestnicy kolejno losują kartę, na której wypisana jest zasada ortograficzna i muszą wypowiedzieć słowo, które odpowiada tej zasadzie. Na przykład moja karta to RZ po K, więc słowo, które temu odpowiada, to słowo krzew. Udało się. Aby tę grę nieco utrudnić, możemy uzgodnić, że mówimy 2 lub 3 słowa, które odpowiadają takiej zasadzie. Oczywiście musimy się nawzajem słuchać, bo słowa nie mogą się powtarzać. Kolejną grą, do której można wykorzystać nasze karty, jest ortograficzny gorący ziemniak. Uczestnicy siadają w kole, a następnie wypowiadają po kolei słowa, które odpowiadają danej zasadzie ortograficznej. Osoba, której zabraknie pomysłu na wybrane słowo, zostaje ortograficznym gorącym ziemniakiem. Nasze karty doskonale sprawdzą się także do gry w kalambury. Osoba, która ma pokazywać dane hasło, najpierw losuje kartę z kategorią, którą pokazuje pozostałym graczom. I właśnie na tej podstawie wybiera hasło, które będzie pokazywać. Nauka ortografii i dobra zabawa gwarantowane. Jeśli te 3 sposoby Ci się podobały, koniecznie kliknij łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Obejrzyj też nasze inne filmy, gdzie znajdziesz mnóstwo pomysłów na mądrą zabawę. Powodzenia na sprawdzianie. Wszystkiego smart!